proszę zobaczyć, bo teraz jesteśmy szokowani po prostu... Halo? Jesteśmy szokowani deficytem amerykańskim, ale właśnie tak jak to pan profesor Gątarek po prostu zaprezentował, jeśli by policzyć te zobowiązania, wszystkie, które dajemy osobom pracującym, że w przyszłości im na starość zagwarantujemy świadczenia medyczne, jak i emerytalne, w tej wielkości, jaką po prostu w Stanach Zjednoczonych, jak się liczy, to naprawdę, gdy policzyć te zobowiązania i różnice między, ile one stanowią, to naprawdę to Stany Zjednoczone miałyby deficyt finansowy w wysokości 4 biliony 351 miliardów, biorąc pod uwagę, że PKB ich jest 13 miliardów, a więc po prostu zdecydowanie większy. Przy czym problem nawet w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że to, co się zobowiązuje starszemu pokoleniu, że temu pracującemu aktualnie, że mu się w przyszłości wypłaca, są to zobowiązania gigantyczne i one jeszcze na dodatek coraz bardziej przyrastają. Ponieważ tutaj pan profesor powiedział, że całość zobowiązań wynosi 53 biliony 420% PKB. A my teraz mówimy, debatujemy, czy przekroczymy w Polsce tam 55%, 60%. Te zobowiązania są zdecydowanie większe i proszę zobaczyć, ten zadłużenie państwa jest po prostu zdecydowanie większe i ono się pogłębia, ponieważ jeśli wziąć pod uwagę w 2008 roku ZUS do, tu nie jest 2006-2008, to już ten deficyt wzrósł do 5 bilionów, a całość zobowiązań do 66, a więc do 460% PKB. Tyle wynosi zadłużenie w Stanach Zjednoczonych. Przy czym, jeśli wziąć pod uwagę rok 2009, to jeszcze ono się pogłębiło, ponieważ wyniosło aż przyrost tych zobowiązań, które się daje dla tego pokolenia, które pracuje, a które jest po prostu, nie odkłada się żadnych środków na to, wynosi aż 63% amerykańskiego PKB, a my mówimy teraz, że po prostu ten deficyt amerykański jest po prostu rekordowo wysoki, wynosi 13%, a w Europie dyskutujemy o 3-procentowych deficytach. Teraz jestem trochę zgubiony, ale sobie poradzę. Zaraz. Już. O, tu już jestem. Dobrze, więc proszę Państwa, tu są prognozy deficytu ZUS, którego chyba nikt z Państwa nie będzie w stanie dostrzec, więc przejdziemy troszeczkę dalej. Tu może rysunek jest ciekawszy od tabelki. Otóż my sobie... Nie, zacznę od początku. Po co była reforma emerytalna? Czy zmieniając sposób księgowania zobowiązań emerytalnych państwa, czy my w jakiś tam sposób powodowaliśmy to, że emerytom będzie się żyło lepiej czy gorzej? Oczywiście nie. Znaczy sytuacja jest taka, że ci, którzy pracują na tych, którzy są w wieku przedprodukcyjnym albo w wieku poprodukcyjnym. No, niestety żadne sztuczki księgowe nie są w stanie zmienić rzeczywistości. Natomiast to było umieszczenie tych wszystkich zobowiązań w budżecie. Mieliśmy to pod kontrolą. I byliśmy w stanie, przynajmniej w jakiś tam sposób, wiedzieliśmy, co nas czeka. I oczywiście z tego zagrożenia sobie zdawaliśmy sprawę i stworzono fundusz o nazwie Fundusz Rezerwy Demograficznej, którego celem było uzupełnienie braków w budżecie właśnie w momencie takim przejściowym. Więc tutaj widzą Państwo symulację: zielonej jest Fundusz Rezerwy Demograficznej, czerwony jest deficyt systemu emerytalnego i ten obrazek jest optymistyczny. To znaczy Fundusz Rezerwy rzeczywiście będzie raz przejście na kapitałowy system emerytalny długim terminie nam tą dziurę w systemie emerytalnym zasypywało stopniowo. Dwa, Fundusz Rezerwy Demograficznej był w stanie to wszystko wyrównać. Tylko nie wiem, jaki rozgospodarowy, już nie nadążam. Słuchajcie, już położona została niewidzialna ręka rynku. Ja też mam wrażenie, że została położona na pewno, to widzialna, na pewno. Ale różna pogra, widzialna ręka ministra finansów. Tak. Także to było bardzo nieprzyjemne posunięcie. I żeby może coś... Tutaj o tym już mówiliśmy wcześniej, o tych deficytach. Ojejku, straszne jest. Może ja powiem takie optymistyczne. O, tutaj jest jeszcze obrazek, który identyfikuje. Więc to jest symulacja, proszę Państwa, no i taka symulacja w miarę wiarygodna, to znaczy tak naprawdę znamy stopy zwrotu, ile jest odkładane rocznie na fundusze emerytalne. Za lat 10 będzie to 1/3 PKB, więc to jest kwota znacząca, więc znaczącą część zadłużenia państwa to będzie zadłużenie wobec emerytów. Zresztą już teraz jest. Teraz już jest te 70 miliardów. Gdzieś, czy urosło trochę? To jeszcze później, chwileczkę. Więc jest to gdzieś 1/4, między 1/4 a 1/3 całego zadłużenia państwa. To jest również sygnał ku temu, że powinniśmy rozwijać inne formy, papiery wartościowe. Oczywiście słowo papierów wartościowych. Słowo sekurytyzacji oczywiście obecnie brzmi brzydko, ale jednak tego nie unikniemy. No ale... Dobrze, ten obrazek to jest może zakończeniem takiej prezentacji, może jeszcze wrócimy, pan doktor Mech będzie chciał powiedzieć kilka słów. Więc on brzmi strasznie, natomiast w metodzie memoriałowej księgowania jest jasna strona, mianowicie ta strona dobra, prawda? Dlatego, że do tej pory my mówiliśmy o zobowiązaniach. Natomiast w metodzie kasowej księgowania inwestycji jest prosty obrazek. Wydaliśmy pieniądze na cokolwiek, to są pieniądze stracone, prawda? Natomiast jeżeli spojrzymy na to memoriałowo, czy tak, no powiedzmy, zdroworozsądkowo, inwestycja się zwraca w przyszłości. I taką inwestycją, którą to już jest 100 razy udowodnione teoretycznie, praktycznie, no tam chyba zgoda ekonomistów to jest powszechna, zwłaszcza w Polsce, taką inwestycją jest inwestycja w dzieci. Znaczy koszt wychowania dziecka w Polsce obecnie jest około 200 000 złotych. To jest bardzo mało pieniędzy. No widzę młode osoby na sali, więc chyba już w tym momencie zakończę swoją część. Ale... Ja chciałbym tylko wrócić do tych symulacji, bo mówiliśmy dużo o, powiedzmy, o tutaj Stanach Zjednoczonych, świecie i tych zobowiązaniach, które są. Ale proszę zobaczyć, że to, co jest charakterystyczne zresztą, to jest o tyle pozytywne, że drugim punktem dotyczącym tej całej reformy, którą zaprezentował premier, to było po prostu, że będzie ujawniony ten całościowy dług państwa. Tylko dlaczego jest to takie istotne? No, powinniśmy zdawać sobie tak naprawdę, ile długu na nas ciąży, jak i też jaką się, powiedzmy, w czasie, powiedzmy, zmienia i czy nie nadajemy niektórym grupom po prostu jakichś świadczeń, a jednocześnie nie wpisujemy do budżetu, ile dokładnie te świadczenia, powiedzmy, kosztują.